Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam o intencjach, którymi możemy programować jakikolwiek przedmiot materialny, czy to metalowy, czy ewentualnie kamień, który mam tutaj przed sobą. Ten kamień jest zaprogramowany na 50 tysięcy bowisów. Ma bardzo wysoką energię. Tym kamieniem można leczyć, można go wsadzić do dzbanka z wodą, gdzie on zaprogramuje wodę, czy jakikolwiek płyn, by ta woda po prostu miała właściwości lecznicze dla danej osoby. Dostałem odpowiedni taki przyrząd, na którym można położyć ten kamień. On się pobiera energię z przyrządu i po prostu dzięki czemu on jest zaprogramowany na 50 tysięcy bowisów i może po prostu uleczyć wszelkie schorzenia, wszelkie choroby, które dana osoba posiada. Także drodzy kochani, nie tylko kamień można zaprogramować, są również tak zwane kawacze, o których wcześniej już mówiłem. Kawacza chroni nas przed złą energią z zewnątrz, ale również wspominałem, że kawacze trzeba odpowiednio dbać. Albo przyłożyć ją do magnesu, albo jeżeli jakaś osoba już ma jantrę, to położyć ją po prostu na tej jantrze na jakieś 3 godziny. Niektóre osoby ode mnie już w Szwecji i w Niemczech i w Anglii dostały już jantrę. Niektóre osoby również w Stanach Zjednoczonych dostały również jantrę, na której mogą po prostu tą kawaczę położyć i ona będzie po prostu chroniła ich odpowiednią energią przed złą energią z zewnątrz, przed radiacją elektromagnetyczną, czy przed energią od złych ludzi, czy przed duchami lub jakimiś astralami, które znajdują się w danym pomieszczeniu. Ja dodam, że na noc można również, jeżeli ktoś ma już jantrę, może po prostu położyć kawaczę na jantrze i zostawić ją na stoliczku nocnym. Nie musi koniecznie jej mieć na szyi, ale po prostu może ją położyć na tej jantrze i również ta kawacza będzie chronić dany pokój przed jakimkolwiek złą energią, czy duchami, czy astralami, które ewentualnie mogłyby tam się dostać. To jest taka właśnie uwaga dla tych osób, które mają kawacze, że po prostu trzeba dbać o jakość energetyczną kawaczy i co jakiś raz na tydzień kłaść ją po prostu na magnesie na 10 minut, by mogła ta kawacza się odpowiednio doładować. Ja dodam również, że intencje, bo o intencjach chciałbym właśnie powiedzieć, można wrzucić w kamień odpowiednią intencję, albo pozytywną, żeby ten kamień leczył, albo negatywną, żeby ten kamień przyniósł jakieś szkody danej osobie, która będzie go posiadać. Także my, jako ludzie, możemy programować przedmioty metaliczne, jak również kamienie, naszą siłą woli, naszą energią. Możemy po prostu spowodować uleczenie danej osoby lub jeżeli ktoś jest negatywny, może spowodować nawet pogorszenie się stanu danej osoby. Ja miałem przypadek, że pewna osoba, pewna dziewczyna dostała pierścionek w prezencie i ten pierścionek był ze złą intencją i powodował zmęczenie, bóle głowy, ciągłe jakieś wypryski na twarzy, ciągle się w życiu tej osoby coś działo. Dlaczego, drodzy kochani? Dlaczego? Dlatego, że była intencja w tym pierścionku, która nie była przyjemna, nie była dobra i po prostu spowodowała zaburzenia życiowe u tej osoby. Dlatego jeżeli się już daje ten prezent komuś, jakiejś osobie, a teraz są święta, to raczej miejmy dobrą intencję, żeby dać coś dobrego z dobrą intencją danej osobie. Bo jeżeli ta intencja nie będzie dobra, to przyniesie nam tylko jakieś problemy, jakieś cierpienia, jakieś nieciekawe myśli. To właśnie z tego względu, że intencja nie była czysta, nie było to dane z dobrą intencją, a przeciwnie, było to sprezentowane ze złą energią. Dlatego, drodzy kochani, musimy po prostu mieć wiedzę na temat intencji. Jak również medalik. Może być to medalik, krzyżyk poświęcony, medalik Matki Boskiej. Jeżeli ta dana osoba ma dobrą intencję i ma dobrą energię, może ten dany medalik czy krzyż zaprogramować. Nie jestem zwolennikiem ani jednej religii, ani drugiej, ale po prostu mówię o przedmiotach, że dane przedmioty po prostu mogą zostać zaprogramowane przez wysokie bowisy, wysoką energię danej osoby i mogą przynosić szczęście lub mogą przynosić nieszczęście, jedna z dwóch rzeczy.
Dla osób, które chcą praktykować jogę, nie jest dobre przyjmowanie prezentów od osób, które są na niskich wibracjach, od osób, które mają niski bobis, ponieważ wielokrotnie jest tak, że może dana intencja, która jest w danym przedmiocie, po prostu obniżyć naszą energię. Po prostu może obniżyć naszą energię, dzięki czemu możemy czuć się po prostu niezbyt dobrze, niezbyt ciekawie, możemy mieć jakieś zaburzenia zdrowotne. Tak było w przypadku pewnego chłopaka, który znalazł monetę, którą rzuciła pewna cyganka, podniósł tą monetę, zabrał do domu, po jakimś czasie zaczął się czuć bardzo źle, był 3 dni bardzo chory, ponieważ tam w tej monecie była intencja tej kobiety, cała jej zła karma, cała zła energia, dzięki czemu po prostu ta kobieta jakby przetransformowała swoją karmę na tą monetę i po prostu ktoś sobie ją wziął. I ktoś po prostu wziął tą całą złą karmę tej kobiety z tą monetą do siebie. Dlatego jest ważne mieć dobre intencje, jeżeli obdarowujemy się prezentami. Jeżeli oprogramujemy, czy to dany odpromiennik, czy dany kamień, czy dany medalik, czy dany metalowy przedmiot, możemy go po prostu swoim umysłem zaprogramować, tak żeby on przynosił szczęście, zdrowie, no różne takie pozytywne sytuacje życiowe, które mogą po prostu nam się przydarzyć. I to by było na tyle. Jeszcze raz chciałbym Was po prostu uświadomić, że takie coś istnieje. Odpromienniki nasze możecie zakupić na linku pod YouTube, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.